Pomyszkujmy nieco na rynku hamburgerów. To są krzywe podaży i popytu dla hamburgerów sprzedawanych w ciągu jednego dnia. Rynek jest całkowicie wolny. Żadnych ingerencji, podatków, nic z tych rzeczy. Mamy też ustalony punkt równowagi. Cena równowagi wynosi mniej więcej $3,75 za hamburgery. Za hamburgera. Natomiast ilość równowagi na oko to nieco ponad... Trochę to nagnę. Ustalmy, że ilość równowagi to około $3. Przepraszam, około 3,5 miliona hamburgerów dziennie. Powtórzę też to, o czym już mówiłem. Tu na górze, pomiędzy krzywą popytu, pod krzywą popytu i nad linią wyznaczającą cenę $3,75, to dodatkowa wartość. Dodatkowa korzyść, jaką konsumenci zyskują ponad to, co płacą. Czyli nadwyżka konsumenta. Nadwyżka konsumenta. Zaś między linią ceny $3,75 a krzywą podaży jest nadwyżka producenta. To dodatkowa korzyść, jaką producenci zyskują z każdego hamburgera. Ponad koszt alternatywny, jaki musieli ponieść, aby tę kanapkę wytworzyć. To zatem nadwyżka producenta. Nadwyżka producenta. Te liczby są dość realistyczne. Tu mamy 3,5 miliona hamburgerów dziennie, a McDonald's, według informacji, które zdobyłem przed nagraniem, sprzedaje w Stanach nieco ponad 4 miliony hamburgerów dziennie. Nie sprecyzowałem, czy to hamburgery jednej firmy czy wielu, ale ta liczba kanapek zjadanych dziennie jest realna. To nie są jednak kanapki McDonalda. Chodzi nam tu o krajowy rynek hamburgerów. Zakładamy też, że wszystkie hamburgery są równie smaczne. To oczywiście nie jest prawdą. I nagle władze tego hipotetycznego państwa myślą: no tyle hamburgerów się sprzedaje, a my potrzebujemy dochodów budżetowych na nasze wydatki. Na spłatę długu publicznego albo coś innego. Wprowadzają więc podatek od hamburgerów. Podatek od hamburgerów. To prosty podatek, nieprocentowy. Podatki od sprzedaży zwykle są procentowe, ale uznajmy, że nasz wynosi $1 za hamburgera. $1 za hamburgera. Zastanówmy się, jak to wpłynie na nadwyżkę, na cenę transakcji, na uzyskaną korzyść w relacji do ceny. Otóż w każdym punkcie, aby ktoś wyprodukował tego pierwszego hamburgera, musi dostać za niego co najmniej $2, bo tyle wynosi koszt alternatywny. Bo mógłby wykorzystać te same środki, ziemię, pracowników, do produkcji czegoś innego o tej wartości. Musi tyle dostać, żeby chciał robić hamburgery. Im więcej hamburgerów chcemy mieć na rynku, tym więcej trzeba płacić za sztukę, bo producenci muszą zaangażować rezerwowe środki, które lepiej nadają się do produkcji innych rzeczy. Dlatego koszt rośnie. Ta purpurowa krzywa podaży pokazuje, przy jakiej cenie producenci wytworzą daną ilość. Jeśli mają wytworzyć 3 miliony hamburgerów, trzeba być gotowym dać im $3 za hamburgera. Bo taki jest to dla nich koszt alternatywny kolejnego hamburgera. Co się zatem zmieni, gdy dodamy podatek? Ta krzywa określa koszty producentów, więc po wprowadzeniu podatku to konsumenci zapłacą więcej. Aby producenci dostarczyli tyle kanapek i otrzymali po $3 za sztukę, konsumenci muszą zapłacić $1 więcej. Muszą zapłacić $1 więcej. Aby producenci dostarczyli 2 miliony hamburgerów, muszą otrzymać około $2,50 za sztukę, a konsumenci zapłacą $1 więcej. Aby dostarczyli choć jednego, trzeba im zapłacić $2. A skoro tak, to konsumenci zapłacą $1 więcej, bo jest podatek. Zawsze $1 więcej. Można powiedzieć, że z punktu widzenia konsumenta krzywa podaży przesuwa się o $1 w górę, a z punktu widzenia producenta nie zmienia się. Jeśli podniesiemy ją o $1, będzie wyglądać… Na pewno umiem lepiej. Będzie wyglądać mniej więcej tak. W każdym punkcie, bo to podatek kwotowy, nie procentowy. W każdym punkcie ta odległość wynosi $1. Co się tu stało? Z punktu widzenia konsumenta hamburgery zdrożały i musi to przełknąć, bo ta rzeczywistość jest już nieosiągalna. Nie da się już tak zrobić, żeby konsument płacił 3,50 i producent też dostawał 3,50 za hamburgera. Mamy zatem nowy punkt równowagi z nową ceną i ilością, bo teraz, tak widzi krzywą podaży konsument, punkt przecięcia krzywych jest tutaj, nieco wyżej niż $4 za hamburgera, a odpowiadająca tej cenie ilość to… Zaokrąglimy to nieco, powiedzmy, 3 miliony hamburgerów dziennie. Więc co się tu stało? Przedtem łączną nadwyżką był cały ten obszar. Pod tą linią była nadwyżka producenta, a nad tą linią i pod krzywą popytu była nadwyżka konsumenta. Teraz straciliśmy ten kawałek. Obszar się zmniejszył. To zbędna strata społeczna. Korzyść nie należąca do nadwyżki ani konsumenta, ani producenta. Wprowadzenie podatku wyrwało więc rynek z optymalnego stanu, w którym mieliśmy maksymalne nadwyżki konsumenta i producenta. I rynek stracił część nadwyżki. O ile wzrosną teraz dochody budżetowe? Jeśli przyjmiemy, że tu są 3 miliony hamburgerów, to mamy 3 miliony… 3 miliony są tutaj. 3 miliony hamburgerów razy $1 z hamburgera. Zróbmy to tak. Ten odcinek… to będzie pole tego pomarańczowego prostokąta. Ten odcinek jest równy 3. Ten odcinek to 3 miliony, a wysokość prostokąta to $1. Zacieniuję go. Wysokość to $1. Prostokąt ma wysokość $1, więc dochody budżetowe z tego podatku wynoszą 3 miliony hamburgerów razy $1, czyli $3 miliony dziennie. Ciekawa sytuacja, bo władze mogą myśleć, że dostaną więcej. Skoro sprzedawało się 3,5 miliona burgerów dziennie, spodziewali się $3,5 miliona. Nie wiedzieli, że przez podatek hamburgery zdrożeją, więc spadnie wielkość popytu. Że nowa ilość na przecięciu, czyli ilość równowagi, wyniesie już tylko 3 miliony hamburgerów. Podatek usunął więc tę część nadwyżki, zabierając po trochu z nadwyżek i konsumenta, i producenta. Nie dostał jej nikt, nawet budżet państwa. Nikt nie zyskał tej białej części. Ten pomarańczowy obszar został zabrany z nadwyżki konsumenta, dlatego konsument płaci teraz więcej. Różnica między uzyskaną przez niego korzyścią, między korzyścią a zapłaconą ceną w każdym punkcie dla każdego konsumenta jest teraz mniejsza. Mniejsza jest też nadwyżka producenta. Dodatkowa korzyść z każdego hamburgera, ponad koszt alternatywny, jest teraz mniejsza. Nadwyżka producenta skurczyła się zatem do tego obszaru. To są krzywe, więc nie możemy po prostu obliczyć pól trójkątów. Trzeba by użyć całkowania. Natomiast nadwyżka konsumenta została zepchnięta do obszaru ponad tym pomarańczowym. Władze państwowe muszą nakładać podatki, żeby mieć budżet. Na przykład podatek od dochodu albo od sprzedaży, jak w tym przypadku. Jednak robiąc to, wytrącają rynek z optymalnego stanu. Ma to swoje konsekwencje. Zależnie od układu tych krzywych, zawsze jest jakaś zbędna strata społeczna. Jakaś część dobrobytu po prostu znika. Przynajmniej jednak państwo ma dochody, o ile uważacie to za słuszne.